Mówisz samba, myślisz Rio de Janeiro. Ale od dzisiaj dźwięki brazylijskiej samby można usłyszeć u nas, nad Wisłą. Jest to możliwe dzięki Maćkowi, który wraz ze swoim zespołem Bloco Central przeniósł rytmy samby na warszawską Pragę. Samba jest to pasja, która mnie rozwija i pobudza każdego dnia do przodu, więc naturalne jest, żeby podzielić się tym z innymi. W jakim innym miejscu, jak nie tutaj, gdzie dźwięki mogą nieść się w dal, każdy może je usłyszeć, podejść, dołączyć się do nas, poruszać bioderkami, poczuć energię i spacerując pójść sobie z nią dalej. Orange Passion to program skierowany do pracowników Orange, wspierający ich prywatne pasje. Wybraliśmy 6 najciekawszych, najbardziej interesujących projektów i między innymi jest to projekt Orange Passion for Samba. Dzięki pasji Maćka najmłodsi warszawiacy uczą się rytmów samby według praktyk stosowanych w najlepszych szkołach samby w Rio de Janeiro. Nauczyłam się grać na bębnie i na tamburynie. Dzisiaj grałam na surdzie, czyli na takim dużym bębnie. Najbardziej mi się podoba, że z małych rytmów się tworzy taki wielki. Element do elementu daje takie poczucie, że wszystko gra. My się skupiliśmy na tych warsztatach na grze na instrumentach perkusyjnych. Bardzo ważne są surda, czyli dające taki podstawowy puls basowe bębny, kajsze, czyli werble, tamborimy, i dużo więcej. Samba jest zaraźliwa, a młodzi adepci, którzy na warsztatach poznali podstawowe dźwięki samby, już wkrótce zagrają koncert przed prawdziwą publicznością.